Erik Emanuel Schmidt, Oskar i Pani Róża, fragmenty. Szanowny Panie Boże, na imię mi Oskar, mam 10 lat i to jest pierwszy list, który do Ciebie wysyłam, bo jak dotąd z powodu nauki nie miałem czasu. Uprzedzam Cię od razu, nienawidzę pisać. Muszę mieć naprawdę jakiś ważny powód, bo pisanie to bzdura, odchyłka, bezsens, jajo. W sam raz dla dorosłych. Wytłumaczę Ci, o co chodzi. Szpital to cholernie sympatyczne miejsce. Pełno tu uśmiechniętych dorosłych, którzy głośno mówią. Jest też mnóstwo zabawek i są panie wolontariuszki, które chcą się bawić z dziećmi. I są koledzy, na których zawsze można liczyć, tacy jak Bacon, Einstein czy Popcorn. Jednym słowem, szpital to sama radość, jeżeli jest się mile widzianym pacjentem. Ja przestałem być mile widziany. Od czasu przeszczepu szpiku czuję, że nie jestem mile widziany. Kiedy doktor Düsseldorf bada mnie rano, nie ma już do mnie serca. Rozczarowuje go. Patrzy na mnie bez słowa, jakbym popełnił jakiś błąd. A przecież tak się starałem w czasie operacji. Byłem grzeczny, dałem się uśpić, nie krzyczałem, kiedy mnie bolało. Łykałem wszystkie lekarstwa. Bywają dni, kiedy mam ochotę go objechać. Powiedzieć mu, że może to on, doktor Düsseldorf, ze swoimi czarnymi brwiami po prostu schrzanił operację. Ale nic z tego. Ma taką nieszczęśliwą minę, że obelgi więzną mi w gardle. Im dłużej doktor Düsseldorf milczy ze swoją zmartwioną miną, tym bardziej ja czuję się winny. Zrozumiałem już, że stałem się złym pacjentem. Pacjentem, który podważa wiarę w nieograniczone możliwości medycyny. Myśli lekarza są zaraźliwe. Teraz już wszyscy na naszym piętrze, pielęgniarki, praktykanci i sprzątaczki, patrzą na mnie tak samo. Martwią się, kiedy jestem w dobrym humorze. Zmuszają się do uśmiechu, kiedy powiem jakiś dowcip. Nie chichramy się już jak dawniej. Tylko ciocia Róża się nie zmieniła. Moim zdaniem za stara jest na to, żeby się zmieniać. Poza tym jest za bardzo ciocią Różą. Cioci Róży nie muszę ci, Panie Boże, przedstawiać. To twoja stara kumpelka. To ona kazała mi do ciebie napisać. Problem tylko w tym, że jestem jedynym, który nazywają ciocią Różą. Musisz więc postarać się zrozumieć, o kim mówię. Ze wszystkich pań w różowych fartuchach, które przychodzą z zewnątrz, żeby spędzać czas z chorymi dziećmi, ona jest najstarsza. Ile masz lat, ciociu Różo? Potrafisz zapamiętać 13-cyfrową liczbę, Oskarku? O, chyba przesadzasz. Nie, lepiej, żeby nie wiedziano tu, ile mam lat. Bo wyrzucą mnie i więcej się nie zobaczymy. Dlaczego? Jestem tu nielegalnie. Jest pewna granica wieku, żeby być wolontariuszką. A ja ją dawno przekroczyłem. Jesteś przeterminowana? Tak. Jak jogurt? Ciii. Dobrze, nikomu nie powiem. Była cholernie odważna, że wyznała mi swój sekret. Ale dobrze trafiła. Niepisne słowa, chociaż dziwię się, że przy tych wszystkich zmarszczkach, które jak promienie słońca okalają jej oczy, nikt się jeszcze nie domyślił. Innym razem poznałem jej kolejny sekret. I teraz już, Panie Boże, na pewno skojarzysz, o kogo chodzi. Spacerowaliśmy po szpitalnym parku i nagle wdepnęła w kupę. Cholera! Ciociu, brzydko się wyrażasz. Odczep się, szczeniaku, mówię jak mi się podoba. O, ciociu Różo, i rusz tyłek, to jest kurde spacer, a nie wyścigi ślimaków. Kiedy siedliśmy na ławce, żeby zjeść cukierka, spytałem. Dlaczego tak brzydko mówisz? Skrzywienie zawodowe, Oskarku. W moim zawodzie nie miałam żadnych szans, jeśli nie używałam mocnych słów. A jaki był twój zawód? Nie uwierzysz, jeśli ci powiem. Przysięgam ci, że uwierzę. Byłam zapaśniczką. Bujasz! Byłam zapaśniczką. Nazywano mnie dusicielką z Languedocji. Od tej pory, kiedy dopada mnie chandra i kiedy jest pewne, że nikt nas nie może usłyszeć, ciocia Róża opowiada mi o swoich walkach. Dusicielka z Languedocji przeciw rzeźniczce z Limuzeum. O tym, jak przez 20 lat zmagała się z diaboliką Sinclair. Te wszystkie opowieści wprawiają mnie w rozmarzenie. Wyobrażam sobie znajomą, drobną, trochę trzęsącą się staruszkę w różowym fartuchu na ringu. Już rozkłada na cztery łopatki olbrzymki w obcisłych trykotach. Wydaje mi się, że to ja. Staję się najsilniejszy. Mszczę się. Wracam do swoich spraw. Jak mówiłem, mój przeszczep wszystkich rozczarował. Chemia też wszystkich rozczarowała, ale wtedy liczono na przeszczep.
Teraz odnoszę wrażenie, że lekarze nie wiedzą już, co proponować i nawet mi ich żal. Doktor Düsseldorf, którego mama uważa za bardzo przystojnego, chociaż według mnie ma trochę za bardzo krzaczaste brwi. Wygląda jak zafrasowany święty Mikołaj, któremu skończyły się prezenty. Atmosfera coraz bardziej się psuje. Rozmawiałem o tym z moim kolegą Baconem. Bacon, mam wrażenie, że lekarze przestali mnie lubić. Załamuję ich. Coś ty jajo głowy. Lekarze są nie do zdarcia. Zawsze mają pełno pomysłów na operacje, które można ci zrobić. Policzyłem. Mnie obiecali co najmniej 6. Może ich inspirujesz? Najwyraźniej. Ale dlaczego nie powiedzą mi po prostu, że umrę? Wtedy Bacon zareagował jak wszyscy w szpitalu. Ogłuch. Jeśli w szpitalu powiecie coś o umieraniu, nikt nie usłyszy. Możecie być pewni, że powstanie jakaś dziura powietrzna i zaczną mówić o czymś innym. Wypróbowałem to ze wszystkimi, oprócz cioci Róży. Więc dzisiaj rano postanowiłem przekonać się, czy ona też straci słuch, kiedy o tym wspomnę. Ciociu Różo, dlaczego nikt mi nie mówi, że umrę? Spogląda na mnie. Czy zachowa się tak jak wszyscy? Proszę cię, dusicielko z Langwedocji, wytrzymaj, nie zatykaj uszu. Czemu chcesz, żeby ci to mówiono, skoro sam wiesz, Oskarze? Uff, usłyszała. Wydaje mi się, ciociu, że oni chcieliby widzieć ten szpital innym niż naprawdę jest. Jakby człowiek przychodził do szpitala tylko po to, żeby wyzdrowieć. A przecież przychodzi się tutaj także po to, żeby umrzeć. Masz rację, Oskarze. Myślę zresztą, że popełnia się ten sam błąd w stosunku do życia w ogóle. Zapominamy, że życie jest kruche, delikatne i że nie trwa wiecznie. Zachowujemy się wszyscy, jakbyśmy byli nieśmiertelni. Moja operacja się nie udała, ciociu Różo? Ciocia Róża nie odpowiedziała. To był jej sposób na to, żeby powiedzieć tak. Kiedy już była pewna, że zrozumiałem, podeszła do mnie i szepnęła błagalnym tonem. Oczywiście niczego ci nie mówiłam. Przysięgasz? Przysięgam. Przez chwilę nic nie mówiliśmy, żeby przetrawić te wszystkie nowe myśli. A może napisałbyś list do Pana Boga, Oskarze? A po co miałbym pisać do Pana Boga? Może poczułbyś się mniej samotny? Mniej samotny z kimś, kto nie istnieje? Spraw, żeby istniał. Okej, to mogę go o wszystko poprosić? Możesz go poprosić tylko o sprawy duchowe. Na przykład o odwagę, o cierpliwość, o zrozumienie. Okej, rozumiem. No, a więc, Panie Boże, w tym pierwszym liście opisałem ci trochę, jak mi się żyje w tym szpitalu, gdzie patrzą na mnie jak na przeszkodę dla medycyny. I chciałbym cię prosić o wyjaśnienie. Czy wyzdrowieję? Odpowiedz mi tak lub nie. To nie jest skomplikowane. Tak lub nie. Niepotrzebne skreślić. No to do jutra. Całusy, Oskar. P.S. Nie mam twojego adresu. Co robić? Przełożyła Barbara Grzegorzewska. Źródło: podręcznik do języka polskiego dla klas 8 szkoły podstawowej. Słowa na start. Wydawnictwo Nowa Era. Czytał Hubert Kubiak.